Ten palec wygląda, jakby był cały zakrwawiony. To jest kolejny odcinek z serii testy. Dzisiaj przetestuję coś, co zawsze chciałam zrobić. Nie wiem, jak to nazwać, ale będzie szablon, będzie żel i będzie worek. Tajemniczo się zapowiada. W TikTokach widziałam taki oto filmik. Folia, szablon, wycinanie szablonu, podkładanie szablonu, żel mleczny, folia na to żel, bo tak to szybko leci, że... Jezus. W każdym razie będziemy marszczyć żel. Co brzmiało? I taki zmarszczony żel utwardzimy. Te zmarszczenia wetrzemy pyłek. Tam jest tak naprawdę pokazane są cienie do powiek, ale no już sobie daruję cienie do powiek, bo chciałam jeszcze przetestować pyłek, którego chyba nie testowałam, a zapowiada się bardzo obiecująco, taki mirror. No dobra, przygotowałam sobie worek, inny niż tam, ale jest tak samo wiotki. Test wiotkości został przeprowadzony. Wiotki. Mam żel galaretkę mleczną. Nie będzie mi tam nic spływało na szczęście i będę mogła sobie spokojnie to zrobić. Zobaczcie, no w ogóle nie spływa. A jednocześnie jak nałożę folię, to będę mogła tak ją pomarszczyć na tej galaretce. Mam też pędzelek, taki jakiś stary w ogóle. Nie wiem, ile on ma lat. Przypomniał mi się mój stary, powycinany i trochę obleśny pędzelek, na który moje pracownice mówiły magiczny. Każdej malowało się nim dobrze. Myślałam, że tylko nim tak dobrze umiem malować, dlatego długo nie kupowałam sobie nowego. Nawet jeden kurs przy jego pomocy nagrałam. I tym pędzelkiem będę tam wtłaczać w te dziury, które zostaną po marszczeniu folii, ten pyłek. No i jest też patyczek, którym będę marszczyć folię. No to do dzieła. Nałożę sobie bazę, żeby zrobić checkpoint. Utwardzenie bazy jest jak checkpoint w grze. Jeśli zginiesz, to w tym samym miejscu się pojawisz. Nałożę szablon i będziemy marszczyć folię. W mojej głowie powstało pytanie, czy ten tutaj szkielet jest utwardzony, czy to na mokro jest wszystko robione? Tego nie wiemy, więc muszę to wyczaić. Dobra, no nic, zrobimy na mokro. Bo jak będzie mokry, to może się trochę rozjechać ten szkielet, nie? Ale jak utwardzę ten szkielet, to będę mogła zdjąć szablon. Nie będę utwardzać. Czemu? Żeby nie było grubości w ogóle, praktycznie, żeby mogła jak najwięcej zmarszczyć, żeby jak najgłębiej weszło. Stresuję się trochę, tak muszę ciaprać. Hania, długi se zrobić, jak mówisz? Do którego numerku? No tak, do trójki co najmniej. Czwórkę może. Myślisz jeszcze dłuższy? Tak paznokieć by wyglądał do jedynki, tak do dwójki, tak do trójki, tak do czwórki, a tak do piątki. Może na cały szablon? Dobra. Co robisz takiego długiego? Nie, bo by żubek był w złym miejscu, jest, to musiałabym się wcześniej decydować na pewną długość, więc zrobię tyle, na ile mi pozwoli tutaj czubek. Teraz część grubsza, którą zmarszczę. Ale nie jestem pewna. Ale to czekaj, ty to tak nie utwardzisz i od razu na to będziesz marszczyć? Mhm. Ale to sobie rozciaprasz całe. A widziałaś w filmiku, ona też to miała całe rozciaprane. Oh my god. No dlatego mówię, teraz będę ciaprać. Ja się staram, jak za chwilę folię będę kłaść. Trzeba sobie mniejszą tę folię, żeby tak, wiecie, nie powjeżdżać za bardzo. Czy to się uda tak? Zostaw łapkę! Subka też! I co, jak? Muszę to szybko wkładać do lampy. Jakiś pęcherz się zrobił. No, widzę właśnie. Tak jakby troszeczkę się rozpływało, nie? Tak, i ona też tak miała, ta dziewczyna. Tam jest tak jakby dziura i tam podpłynąć może coś. Dlatego ten żel clear, albo nie wiem, czy tam czasem nie nałożę, wiesz, bo mlecznego koloru, nie wiem. Tutaj dużo kroków nie jest podkazanych też, więc utwardziło się. Kurczę, nie wiem, czy to dobrze robię, czy nie. Dużo trzeba tak samemu kombinować. A w tym jestem dobra. W salonie klientki przynosiły zdjęcia różnych stylizacji. A ja je z sukcesem odtwarzałam. Teraz tak, Hania. Czy to odkleję, czy nie? I tu jest bąbel w ogóle. O, dało radę nawet. Ha, dziura, dobra. A patrz to tutaj, nie? Ale to nie ma lepkiej warstwy, to jak to tam przykleję? Będzie problem. Czuję, że to tak nie do końca... Ale srebrny, jakbyś normalnie folię aluminiową miała. Wow, nie? Dobra, zdejmuję ten szablon, pierona. To kształtu za bardzo nie ma takiego, jak ma być, ale dobra. Jak ściągnę szablon, to pękniecie ze śmiechu, nie? Tyle wam powiem. Tunel Gites wyszedł. Ale to jest ekscytujące teraz! Teraz na to położę żel transparentny. A potem to będziesz piłować. Tylko przy skórkach nie będzie żelu, więc to mnie tak trochę martwi. I mi to jakoś inaczej wyszło, ale dobra. Czy ona wcierała w całość, czy tylko w to wystające? Całe było wtarte, ale ona to robiła cieniami, dlatego miała taki inny efekt, nie? To jest tak samo w takim razie. No tak samo, no to wsadzam do lampy! Biały i srebrny. Brilliant połączenie. Będzie dobrze, Hania. Będzie dobrze. Panie i panowie, będzie szarżowany. Uwaga, dziś szarżuje! A ja myślałam, że ja to wszystko zrobię tylnikiem. Wiem, i pamiętam, jak ci powiedziałam, idź po frezarkę.
Brakuje mi tu w ogóle boku paznokcia, nie? Przez ten worek to zjechało. Patrz, jak mało zostało. Ej, za dużo spiłowałam. Za mało tych górek. Za dużo żelu nałożyłam. Coś tu poszło nie tak. What happened? Smutna żaba JPG. Przemawiam do was z głosem przestrogi. Zanim coś zrobicie na klientce, co chcecie zrobić z jakiegoś filmiku, takiego szybkiego tutorialu, przećwiczcie to, bo możecie skończyć tak jak ja w tym odcinku. Au! Piłowałam i się odkleił, nie? Tu się dość mocno trzyma. Idź pan z takim czymś. Bo na przykład tamta kobieta dała bardzo dużo żelu, a ja dałam chyba trochę mniej, a i tak się nie udało. Ale wiem dlaczego, bo ona zostawiła takiego klocka wielkiego, a ja chciałam dojść do w miarę ładnego, zobaczcie tutaj, grzbietu, w miarę delikatnego paznokcia. Przez ten worek tutaj mam pęknięcie teraz, tak? Z jednej i z drugiej strony, bo w sumie mogłam utwardzić ten szkielet, tak jak Hania powiedziała. Ja bym to zrobiła z utwardzeniem. Wtedy bym uniknęła tutaj tych pęknięć, więc zróbcie tak. Utwardźcie sobie ten szkielet, ale taki ultra cienki. Zdejmijcie ten szablon po utwardzeniu szkieletu. Nałóżcie cieniej tego białego i tak bardziej do środka pościągajcie te folie. Wtedy powinno być dużo lepiej. No ja już mam musztardę po obiedzie, więc nałożę to, by zrobię wam prezentację. Tak się prezentuje paznokieć przeze mnie zrobiony. Niestety masa prześwituje po bokach, a srebrnych elementów mogło być o wiele więcej, gdybym tylko zrobiła wcześniej porządny szkielet. Ale paznokieć jest smukły i wygląda naturalnie, a zdobienie jest bardzo efektowne. To nie jest krew, to jest kwestia cieni, bo jak podniosę skórę, to widać, że tu jest biało. To nie jest krew.